Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo rok po ukazaniu się tej postaci na serwerze S37 polskim, tak naprawdę no wyszła razem ze startem serwera. I 27 września, bo właśnie w 2019 roku 27 września wystartował ten serwer i wtedy zaczęliśmy sobie grać. Teraz minął niedawno rok, miałem to wrzucić od razu w ten sam dzień, żeby był taki, wiecie, równy rok. No ale niestety wychodził nowy serwer, wychodził druid i tak dalej, więc było co robić. Tak więc nagrywam to delikatnie później, kilka dni, tam około powiedzmy tydzień po właśnie tym, jak minął ten rok od jakby założenia tej postaci, tak, założenia tego berserka. Pokażę wam, co tutaj ciekawego się zadziało przez ten rok, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Oprócz tego wiadomo, później wejdziemy sobie w jakieś lożki, może coś tutaj klikniemy, może nie, zobaczymy. Tak więc tak, jak w ogóle ta postać, tak jak mówię, tutaj mam jakieś takie najważniejsze daty, więc troszkę się tym będę sugerował. Wystartowaliśmy 27 września 2019 roku. Z początku ta postać, co prawda ogrywałem ją regularnie, czyli coś takiego jak tam trzy paski, arena, koło i tak dalej było robione na co dzień, ale można powiedzieć, że na początku jakoś bardzo tutaj nie powiedzmy nie cisnąłem przez na przykład pierwszy chyba miesiąc czy tam nawet dwa, to nawet mnie tutaj w top 30 nie było, więc mimo wszystko wiecie, inni mogli sobie robić o wiele większą przewagę aniżeli my właśnie wtedy sobie robiliśmy. To jest w ogóle przeciwieństwo tego, co na przykład teraz na S39 druidem, bo tam staram się generalnie mieć taki sam poziom lub bardzo podobny do innych, czy to wojowników, czy to berserków, czy to właśnie innych tam zwiadowców, druidów i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, a tutaj tak to nie było, tak to nie wyglądało. Tutaj generalnie pierwszy miesiąc, dwa, to tak nawet w top 30 nie byliśmy. No i później jakby zaczęliśmy wchodzić do tego top 30, wiadomo, regularna gra i tak dalej, i tak dalej. I powoli tutaj się pojawialiśmy w topce. No i też, jak widzicie, na ten moment, czyli po ponad roku gry, już w sumie tutaj od nie wiem ilu, dwóch miesięcy, miesiąca, jakoś tak siedzimy na tej pierwszej pozycji i raczej ciężko komukolwiek, żeby nas tutaj z tej pierwszej pozycji strącić. Miało na to wpływ kilka czynników, no na przykład, nie wiem, Komandos, który miał bardzo, bardzo dużo szansy, żeby nas pokonać przynajmniej levelowo. Bo jednak my tutaj mamy dosyć dużą kopalnię na tle tego serwera i generalnie mamy tutaj bardzo, ale to bardzo duże statystyki właśnie też na tle serwera. Tak więc, ale na przykład levelowo Komandos, jeżeli pokonałby te same lochy co my, no to miał szansę nas przegonić. A niestety nagle ni stąd ni zowąd skończył grę, zaczął być nieaktywny, no i tam w gildii musieli go chłopaki podmienić. Więc no też, tak jak mówię, duży wpływ miało to, że wiele osób pokończyło grę, które były jakby takie mocne od samego startu. No a my tutaj powoli, spokojnie do tego top 1 jakoś dobrnęliśmy. Oprócz tego co? Tak jak mówię, no nie grałem od samego początku tak, żeby być cały czas top 1, a mimo wszystko po czasie to top 1 samo, można powiedzieć, przyszło. Druga sprawa to jest arena. Arena weszła bodajże w halloweenowej aktualizacji, czyli niedługo po wyjściu tego serwera tak naprawdę. Z tego co tam, jeśli dobrze kojarzę. No i my tą arenę tutaj sobie coś tam rozwijaliśmy i tak dalej, ale jeżeli chodzi o itemy do awanturniczości, czyli 50% golda i 10% expa, to kto śledzi tą serię z S37 w miarę od początku, to wie, że ja tych itemów bardzo, ale to bardzo długo nie miałem. Cały czas odkładałem, już mogłem je mieć, ale cały czas odkładałem, żeby nie robić tego setu na awkę i tak dalej, i tak dalej, więc no przez miesiąc albo dwa bardzo, ale to bardzo traciłem dużo, przede wszystkim golda, no bo to jest jednak 50% więcej, ale też expa, bo expa no 10%, ale wiecie, troszkę się przez te miesiące uzbierało, dopiero później się tak jakby sprężyłem, no i w końcu ten secik na właśnie tutaj awkę zrobiłem. Także no na tym też dużo straciłem, a mimo wszystko podstawy tutaj najlepsze na serwerze, level prawdopodobnie teraz też. Jeszcze dzisiaj sobie może coś tutaj uda nam się wbić, bo jednak mimo wszystko myślę, że tego tornada jesteśmy w stanie już powoli nawet zamykać. Właśnie, level, 416 level po roku ponad, wynik niezły jak na berserka, nie jest najlepszy, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ja od 400 poziomu, czyli tutaj mamy napisane od 31 lipca tego roku, gram sobie na golda.
Więc jakby biorę misje te, które mi się opłacają na golda i tak dalej, i tak dalej. Ja już to tłumaczyłem w odcinkach z Berserka, dlaczego tak postanowiłem i tak dalej, więc jakby, no tak gram po prostu, tak? Więc no myślę, że teraz jakbym grał cały czas na expa, to ten poziom mógłby mieć tam nawet 420 bądź wyższy. No ale wolę grać na tego golda, bo te statystyki jednak o wiele więcej znaczą, aniżeli ten poziom, nie? Głównie w późniejszej fazie gry. Więc tak to wygląda, no 11,5 tysiąca siły w podstawie, 3300 HP. Planuję sobie dobić do siły 15 tysięcy właśnie w tej podstawie, a później sobie wejdziemy, będziemy tutaj ładować w HP do 5000 i mniej więcej taką proporcję 3 do 1 powiedzmy będę chciał sobie zachowywać na tej postaci, no bo jednak to jest Berserk, on się tutaj musi rozpędzić, muszą być te hity i tak dalej, żeby właśnie on coś fajnego podziałał, więc on nie musi długo ustać, on musi sam po prostu zabić, nie? Także no tej siły o wiele więcej na pewno mi się przyda. Co tu jeszcze ciekawego? Portal Solo 6 lipca udało nam się zamknąć, czyli tutaj ten dokładnie. Co więcej, kopalnia 25, 13 lipca. Wpisałem to, bo uznałem, że to takie fajne wydarzenie, że już można sobie jednocześnie kopać i jednocześnie właśnie ulepszać, ale wiadomo, teraz też musicie pamiętać, że ten serwer S37 jak startował, to jeszcze nie było eventów przez 3 dni, tylko były przez dłuższy okres, przez 2 dni. Musicie pamiętać, że pakietów nie było, tych takich, co teraz dają ogromnego boosta. Ten 4 razy event, jak teraz na nowych serwerach trwa przez 3 dni, no to tutaj trwał przez 2, więc jakby no ten serwer jeszcze był takim jednym z wolniejszych, a teraz bez porównania tak naprawdę do obecnych, nie, które są bardzo, ale to bardzo szybkie. Także no, obecnie kopalnia na poziomie 31 i buduje się 32, akademia 20, skarbca w ogóle na razie nie ruszam, cały czas się skupiam na tej kopalni, bo jednak te klejnoty dają bardzo, ale to bardzo dużo. Tu już wszystko w podziemiu mam na 15, kopalnia mi się buduje na 20, ale tego praktycznie wcale nie skracam. Tak jak tutaj kopalnię sobie nieraz skrócę, tak tej kopalni złota praktycznie wcale nie skracam, tylko ona sobie leci free to play powiedzmy, bo nie pamiętam, żebym coś tam z nią skracał i tak dalej, więc jakby no tak to wygląda. Co tutaj więcej, jak wyglądają nasze pupilki? No w pupilkach w ogóle rankingi, tutaj no jesteśmy pierwsi, jako gildia pierwsi, twierdzę 96, no ale to wiadomo, ten ranking jest tam jakoś bardzo, bardzo nas nie interesuje, zwłaszcza, że tutaj proszę bardzo, takie osoby są w topce, które no jakby już dawno nie grają, a w tej topce są cały czas, więc no tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o tą część, w pupilach jesteśmy pierwsi, to zaraz wam pokażę. No i tutaj w tych podziemiach 43 pozycja, dlaczego? Ano dlatego, że po prostu wolę te duże cały czas trzymać i regularnie rozwijać tą kopalnię, aniżeli wywalać na ulepszanie Władka, żeby być wyżej w rankingu, bo ten ranking i tak za wiele nie zmienia. Pupilki, jak to wygląda? No widzicie, dosyć ładnie, już tutaj rozwijamy sobie 4 od końca na poziom 200, niedługo będzie, tutaj już 5 od końca na poziom 200 w świetle, w ziemi tak samo jak widzicie już 5 od końca tego krapiera, już mamy w ogóle wszystko połapane, to swoją drogą, ostatnio właśnie złapaliśmy tego pupila halloweenowego, czyli Mumifara. Ja wam zapomniałem w tym odcinku bodajże piątkowym powiedzieć, że w ten event, nie wiem czy tylko w ten event, czy do końca października, niektórzy mówią, że do końca października, ale lepiej się śpieszyć i jeszcze w ten event sobie go złapać, bo no bo wiadomo, to jest szansa raz do roku. Jak ten serwer wychodził właśnie 27 września, no to wiadomo, jeszcze te pety były za słabe, żeby odblokować Mumifara, więc jakby musiałem czekać rok, miałem tych petów 99 już od dawna, no i nareszcie się udało tego Mumifara złapać, więc tych petów też już jest komplet. W świetle sobie tego już jutro będziemy mieli na poziom 200 i zaczniemy pirodliszkę. No i w wodzie na razie ulepszamy tego, woda jest dosyć słaba, jak widzicie tutaj karmień poszło sporo, no na przykład szlawęża dobijaliśmy do 200 poziomu, tutaj syrenię jakąś na stówkę walnąłem w międzyczasie. Jaka jest w ogóle tej wody, załóżmy, taka można powiedzieć, nie wiem jak to powiedzieć w sumie, nie mogę znaleźć słowa, ale nieważne, chodzi mi o to, geneza, o właśnie, geneza, jaka jest geneza tej wody, ano taka, że tutaj z kroksa chciałem przyjść na rybę i zamknąć, no i wiadomo, z kroksa na rybę nie jest wcale trudno, no ale rybą pokonać tego 20 jest dosyć, ale to dosyć ciężko, no i tą rybą, nie wiem, chyba z 3 albo 3,5 tysiąca grzybów poszło właśnie na zamknięcie tego hydrowira, co się koniec końców nie udało, więc musieliśmy przejść sobie tutaj na szlawęża i tym szlawężem dopiero zamknąć, także no ta woda przez długi okres czasu była słaba, no ale wiadomo, teraz wychodzimy na prostą. Jak nakarmimy głębiona i żółwia na 200 poziom, to zobaczcie jak będziemy mieli od razu boosta, że tutaj tego będziemy mogli pominąć, bo on jest od razu na 200 i syrenie będziemy mogli karmić od razu na
poziom 200, już mamy ją na 100, nie? Więc jakby no to tam tutaj właśnie gdzieś w okolicach tej syreni ryby się fajnie, załóżmy, wyrówna, więc to tak bardziej pod late game, wiadomo, nie polecam czegoś takiego, bo to był fail, nie? Że po prostu tą rybą próbowałem zamknąć, no ale się nie udało. Dlatego też w poradniku do pupili o tym przejściu w ogóle nie wspominałem, bo to przejście jest, nie daje wam jakoś nie wiadomo jakiej przewagi, a potrafi być bardzo, ale to bardzo drogie. Tam chyba najtaniej, co słyszałem, to 8000 grzybów na to przejście poszło, coś w tym stylu, więc no jednak no sami sobie odpowiedzcie, jakie to jest trudne. Także okej, okay. Pupilki tak wyglądają, no tutaj co, tutaj aurę mamy, aurę 26 i już 50 many, także też wydaje mi się, że nieźle. Tutaj wam nie ma co pokazać za bardzo. Pupilki, widzieliście lochy, no lochy to w sumie śledzicie, kto śledzi na bieżąco tą serię, to wie, strefa światła cała zamknięta, tutaj jakieś lożki nam pozostawały do ubicia, no i tornadko, na którym się dzisiaj skupimy, można powiedzieć. Najpierw tutaj poklikam tak delikatnie te lochy, zobaczymy, może coś się uda zabić. No a jeżeli nie, no to do tego tornada wejdziemy, poklikamy tyle, na ile nam pozwoli miejsce w ekwipunku, bo wiadomo, te droższe itemki będę chciał sobie zostawić do wiedźmy. Dobra, więc podziemie wygląda tak jak mówię, wszystko na maksa, kopalnia teraz leci na poziom 20, tutaj akademia 20, skarbiec 15, no wiadomo, twierdza to już od dawna na poziomie 20, no ta twierdza nie wygląda jakoś wybitnie, nie oszukujmy się, ale tak naprawdę to, co najbardziej potrzebuję, czyli tutaj akademia, twierdza, salka, no i kwatery mam na 15 i teraz lecę tylko i wyłącznie z kopalnią, bo tych surowców mi nie brakuje, więc jakby no non stop tą kopalnię lecę jedną za drugą, no bo to jest jednak najważniejsze, nie? Jakbym tam jakiś przestój czy coś, to sobie skarbiec może podniosę, a te budynki, no to można powiedzieć, że olewam, bo po prostu ich nie potrzebuję, no nie? Jakieś tu ataki robię od czasu do czasu, jak mi się przypomni, no ale to, jak widzicie, no ilości są dosyć śmieszne, biorąc pod uwagę, że na tej twierdzy 20 tutaj z koła i z kostek dropi tyle i ze skarbów, że jakby tego nie brakuje. Dobra, gildia, no to nieistotne, tutaj kółkiem już dzisiaj zakręciliśmy, no i tyle. Tak generalnie wygląda ta postać po roku, 416 level, tak jak mówię, 11,5 tysiąca siły w podstawie, 3300 w HP. Na pewno jeżeli teraz byśmy wystartowali tym berserkiem, załóżmy na S39, no to ten po roku berserk by miał o wiele większy level. Dlaczego? Ano dlatego, że na przykład teraz nie trzeba levelować towarzyszy za golda, można całość tego golda wstawiać jakby w swoje statystyki, więc to też na pewno przyspiesza. Oprócz tego te eventy są od samego początku 3 razy i od pierwszego dnia serwera tak naprawdę, i każdy kolejny event to są 3 dni po prostu, więc też na pewno by to szło szybciej. No i generalnie no na pewno byłby wyższy ten poziom i lepsze statystyki po roku aniżeli teraz, no ale wiadomo, każdy jakby, obecne serwery są o wiele szybsze po prostu niż te sprzed roku, no a zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Co tutaj jeszcze ciekawego, 400 poziom to już mówiłem, 31 lipiec, 8 wrzesień, strefa światła, czyli prawie po roku, tam powiedzmy bez 20 dni zamknęliśmy sobie całą strefę światła. No wiadomo, innymi klasami byłoby to o wiele cięższe, no ale że jesteśmy berserkiem, to poszło całkiem szybko. No i tutaj jeszcze sobie ostatnio dopisałem pupile, drugi, dziesiąty, tu już mi się nie zmieścił rok niestety, bo już mam ten opis, za dużo znaków by było po prostu, no ale pupile, drugi, dziesiąty, 2020, wiadomo, to chodzi o to, że te wszystkie pupile udało mi się już zdobyć i już mam tą setkę tych pupili, więc też to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda. Także okej, okay. Myślę, że to by było na tyle, 13 minut się rozgadałem, więc dosyć sporo. Także dobra, teraz przechodzimy w miarę na szybko tutaj do tych lochów. A jeszcze, jeżeli chodzi o runki, no to już mamy wszędzie maksy, w sensie maksy, no cali jesteśmy ubrani, tutaj jak widzicie punkty życia 15, łączna 25, szansa na legendarne 50, obrażenia 60% i tak dalej, więc runki są maksy. Tutaj jeżeli chodzi o towarzyszy, to tak samo, z tym, że bodajże umaga, brakuje mi broni 60%, więc to by było dobrze poszukać, ale mi się jakoś bardzo nie śpieszy, jak tych runek jeszcze tutaj sobie troszkę, powiedzmy, pogromadzę, no to wtedy ta 60% wypadnie o wiele szybciej, dlatego że na poprzednim Oktoberfeście, czyli tym tydzień temu, całe EQ mieliśmy w broniach, jak widzicie tutaj już mamy jakieś pozostałości, całe EQ mieliśmy w broniach, no i ten
to 60% nam nie wypadło. Jak widzicie tutaj 55, 57, 56, no a 60% żadnego nie było, więc po prostu uznałem, że prędzej czy później to wyleci. Dobra, bozorków to jest wojownik, więc zobaczmy, czy tego wojownika jesteśmy w stanie tutaj kliknąć. Jesteśmy w stanie i to nawet całkiem szybko. Dobra, tylko musimy pamiętać, o, tu nam się o dziwo zapisało, zobaczcie. Te wszystkie lochy to wyznacie, ale w sumie na razie miejsca nie potrzebuję, to niech będzie. O dziwo nam się zapisało. Właśnie ciekaw jestem, czy to tylko na tym S39 jest taki problem z tymi zapisami, czy ogólnie. Słyszałem, że ogólnie, ale dzisiaj sami zobaczcie, że to akurat nam się wyjątkowo udało zapisać. Dobra, mamy jakiegoś bezoga. Bezog to jest zwiadowca. No i czy ten zwiadowca uda nam się go tutaj kliknąć? Uda nam się kliknąć i mamy 417 level. No zobaczcie, jak idziemy w golda, to te lochy, te statystyki bardzo szybko puchną, no i te lochy jako tako idą. No i już tutaj niestety to już nam się nie zapisało. Także trzeba zastosować stary trik, żeby właśnie kogoś zaatakować, zapisać walkę. No jak widzicie, bezog jest. Tam też mi pisaliście pod druidem, czemu tak nie robię, no bo po prostu tam zapominałem, nie? Tak leciałem przez te lochy, że zapominałem o tym, a tutaj jak sobie lecimy na spokojnie, no to można coś takiego kliknąć. No i zobaczcie, kolejny to był mag i też nawet nie zdążyliśmy się dobrze rozpędzić i smolder też padł. No kurde, leci to jak szalone i zobaczcie, że za każdego z nich dostajemy 300 milionów expa, więc to są fajne ilości. 5 takich lochów, no i mamy level, a level na tym poziomie pełny, no to jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, widzę, że tu już upiorni jeźdźcy są i tutaj już oni są mocniejsi, więc nie ma co w ogóle tutaj podchodzić. Fatty Pillow to jest wojownik. 300 milionów HP, więc nie za wiele, ale za to 290 tysięcy siły. Także sporo, no ale zobaczcie, tam była jakaś próba dosyć bliska, 30 milionów mu tam chyba zostało, więc można tutaj troszeczkę, powiedzmy do 1700 grzybów na niego zużyć, zobaczymy, czy się uda. Nie wiem, czy kolejnych dwóch to nie są magowie, więc jeżeli jego byśmy pokonali, to tych magów pewnie też, no ale to zobaczymy. No tutaj wiadomo, Kunegunda musi podziałać i tak dalej, więc jakby to jest dosyć istotne. Cały czas tutaj regularnie sobie kopię kamyki, więc jak jakiś duży czarny mi wyleci, bądź też średnie lecą na pachołki, małe to w ogóle wyrzucam, bo nie ma sensu, ale średnie lecą na pachołki, natomiast duże lecą na nas, o ile są o wiele lepsze, nie? Bo jeżeli nie, no to też na pachołki, tak więc no tutaj regularnie jakoś to idzie, jeżeli chodzi o właśnie te kamyczki, także no to też wiadomo, boostuje nam nieźle te statystyki. Dopiero co dobiliśmy 40 tysięcy siły, a już mamy 41,5, takiej, oczywiście mówię o ogólnej, nie? Więc jakby no dosyć sprawnie to idzie. Jeszcze wam pokażę jedną walkę może międzynarodową, o której zapomniałem, ale zaraz do tego przejdziemy, tylko poczekajcie, no już doklikam go, no niestety nie udało się, mówię, nie chcę tutaj nie wiadomo ile wywalać, bo jednak chcę jeszcze do tego tornadka wejść. Tutaj mamy 3 itemki, tu jest coś na siłę, plus 16, więc szału nie ma, tylko właśnie kurde zapomniałem kowala sobie zostawić. Poczekajcie, tutaj na inteligencję plus 66, no i to jak naj... dobra, zrobimy to tak, standardowo, to jak najbardziej możemy wziąć, tylko że tutaj mamy łączną odporność, więc musimy zamienić runy. Zrobimy to w ten sposób. Tutaj musimy dodać miejsce na klejnot. Tutaj musimy odzysk klejnotu, cyk, cyk. No i dobra, w ten sposób to zrobimy. I co my tutaj mamy? Tutaj mamy na siłę czapkę 607, więc plus 19, dobra, może na razie nie będziemy tego robić. Jeszcze tutaj sobie zerknę, czy na pewno wszyscy mają ulepszenie razy 2, bo to też jest, można powiedzieć, że dosyć istotne. I od razu sobie tutaj przelecę na szybko, czy... O, widzicie, no pierścionek to wiadomo, bo dopiero co mu zmieniliśmy. Ale tutaj razy 2, wszystko jest razy 2, dobra, a tutaj, bo nieraz o tym zapominam, jak coś tam w międzyczasie im podmienię, więc dobrze to sprawdzić. Okej, dobra, te niech sobie na razie będą, to tam najwyżej jutro do kowala pójdą. I dobra, jeszcze wam pokażę, bo jak pewnie wiecie, jest coś takiego jak topka światowa. Jeżeli na danym serwerze jesteście pierwsi w rankingu, to codziennie o północy w tej topce światowej bierzecie udział, nie? Ta topka światowa, z tego co wiem, się buguje i z tego co wiem, nie na każdym serwerze jest aktualna, no ale na przykład zobaczcie, jak wypada tutaj berserk nasz z Antoniako. Antoniako znacie, bestia, 66 kopalnia, my tutaj mamy 31 zaledwie, tak więc no wiadomo, jakbyśmy mieli 66, to by było jeszcze lepiej. No ale zobaczcie, ostatnia nasza walka z tym Antoniako. No mam nadzieję, że się tutaj odpali. O dobra, odpaliła się. Zobaczcie, jak to wygląda. Antoniako wojownik, czyli w teorii
teorii bardzo, ale to bardzo mocna klasa, zwłaszcza na tym poziomie już. No i zobaczcie, jak my się tutaj odpaliliśmy, no to nie było co zbierać. Bardzo są bliskie te walki z tym Antoniako, czy my zrobimy większą serię, czy mniejszą, to i tak są bardzo bliskie. Te krytyki sadzimy bardzo mocno. No jak widzicie, my tutaj na ten moment mieliśmy 41 tysięcy siły, on ma 40, więc 1000 siły więcej, ale za to on ma 30, prawie 2000 HP, my mamy 28,5, więc jakby no 3,5 tysiąca HP mniej, także no tak to wygląda, nie? Wiadomo, że W37 wyszedł później niż ten nasz serwer, no ale on tutaj tymi gemami bardzo, ale to bardzo te statystyki nadrabia. No i tak zobaczcie, że te walki wcale nie są jednostronne, więc dlatego ten Berserk jest taki dosyć można powiedzieć przyjemny. Dobra, karuzela z idolami. Tu się nie udało nic zrobić, więc załóżmy tutaj. Mamy tego Bazyliszkę, z tego co kojarzę ostatnio były jakieś tam bliższe próby z nim. To jest kto? To jest zwiadowca, tak, myślałem, że mag, ale zwiadowca. Więc wydaje mi się, że on tutaj powinien zostać pokonany. Także też powiedzmy na niego tak ze 150 grzybków sobie wydamy, zobaczymy. Może ten 418 fajnie by było dobić. No mówię, no ten level leci dosyć powoli. Bo jednak mimo wszystko tutaj wcale, no idziemy na tego golda, nie? Więc to jakby nie idzie wcale tak szybko, jakby mogło iść. No ale wydaje mi się, że jest to o wiele bardziej opłacalne właśnie ten gold, ale to już poruszałem temat tyle razy, że nie ma to sensu. Dobra, no dawaj, no tego Bazyliszka, no myślę, że jesteśmy w stanie. Nie wiem, czy tam, to jest uświęcona tradycją szkoła magii, więc tutaj większość przeciwników to są magowie. Także no bardzo, ale to bardzo dla nas przyjemne. No przyjemna sprawa. No ale zobaczcie, że już tu na niego wywaliśmy chyba 150 grzybów i nadal nie padł. No kurczę, jakby jakaś szczęśliwsza próba, no to myślę, żeby dało radę. Ale na razie chyba nie jesteśmy w stanie, przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, do tego 1500, dobra, nie udało się, więc trudno. Okej, okay, góra Olimp nie ma sensu, tak mi się wydaje przynajmniej jeszcze. No dokładnie, nie ma w ogóle szans. Dobra, Tor to jest wojownik, z tego co widzę. Przynajmniej się posługuje siłą, ale tutaj chyba do niego też jeszcze nie mamy podjazdu. Jest zbyt twardy, powiedzmy, także nie ma sensu. Hesteros, pudel miniatura. No i czy ten pudel miniatura jest do zrobienia? No zobaczcie, jakieś tutaj połówki HP mu zostawiamy mniej więcej. To jest też wojownik, ale tutaj jakby Kunegunda coś poklikała, to wydaje mi się, że jest do zrobienia ten pudel. No ale zobaczymy, też tutaj na niego powiedzmy ze 100 wydamy. No czy tam nawet mniej, do 1400. No ja tak nadganiam, bo tej strefy mroku mi się na razie nie chce robić z tego tak bardzo, w sensie nie chce mi się na nią wydać nie wiadomo ile, no bo sami wiecie, że na ten moment to tornado to jest taki priorytet. Jak to tornado zamkniemy, to już będziemy mogli na spokojnie się tutaj na tej strefie mroku skupić. No a tornado wiadomo, da nam tam golda, da nam expa, no i jest realnie do zrobienia, nie? Także no to jest dosyć istotne. Dobra, 13 piętro, Leander, jeszcze na niego tutaj zobaczmy jak to pójdzie. To 13 piętro w mroku też jest dosyć mocarne, także wydaje mi się, że na ten moment jeszcze nie ma szans, żeby tutaj cokolwiek kliknąć, więc chyba nie ma co próbować. No ten Leander, no on jest, o, tam jakaś bliższa próba, to jest wojownik, nie, ale on jest tutaj dosyć twardy, no i tych bloków robi tego wszystkiego. Także wydaje mi się, dobra, no powiedzmy do 1300 i lecimy do tego tornadka. Mam nadzieję, dzisiaj Wiedźma chce bronię, więc mam nadzieję, że tych broni będzie dosyć sporo leciało z tego tornada. No ale to oczywiście zobaczymy. Tak jak mówię, no fajnie by było, ten 418 jakbym dobił, to bym był zadowolony, ale to wszystko zależy od tego, czy nam będzie leciało dużo drogich itemków, bo jeżeli tak, no to szybko zapełnimy EQ, a nie będę ich sprzedawał nie do Wiedźmy, bo szkoda mi po prostu golda, szkoda tej przewagi w statach, bo tutaj na przykład nie pokazałem wam jeszcze, na przykład tutaj pawszy 9400 3,5, także no zobaczcie, że prawie 2000 podstawy jesteśmy do przodu. Tutaj Moraxi 9204 100, czyli on tutaj ma dosyć dużo HP, w sensie więcej HP niż to 3,5, ale tutaj tej siły też trochę, no powiedzmy, że też jesteśmy tak mniej więcej 2000, może 1500 do przodu, nie? To by tam trzeba policzyć. No i tutaj Ryoko Maguś mnie interesuje, bo to jest kolega, który ma fajne te podstawy dosyć. No właśnie, 3800, 9800, no więc tak można powiedzieć, że około 1500 mamy przewagi nad nim. Coś w tym stylu, nie? No bo on tego HP ma więcej od nas, ale też inteligencji sporo traci, więc no mniej więcej, nie? Ale generalnie i tak bardzo, bardzo to fajnie wygląda u nich.
Dobra, lecimy do tego tornadka. No i co, tutaj mamy jakiegoś wojownika, ale to był blok z ostatniego razu, powiedzmy. Także teraz myślę, że już możemy lecieć sobie bez przeszkód, nie? Fajnie by było to 900 tornado dzisiaj kliknąć. Wydaje mi się, że to będzie dosyć przyjemne. No i zobaczcie, że wcale mi tak dużo nie leci tych itemków, więc może się uda. Dobra, ten kamolak pokonany, nawet nie było animacji, że wygraliśmy. Kto tu jest kolejny? Kolejny jest także wojownik. No ale my jesteśmy tym berserkiem, idziemy na golda, więc jakby no powinniśmy to robić z zamkniętymi oczami. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że już w tym momencie jesteśmy w stanie to tornado zamknąć przy odpowiednim nakładzie grzybów. No ale wiadomo, nie będziemy tego robić, no bo gold z itemków i tak dalej, więc po prostu szkoda tego, nie? Z tego co widzę, żadne bronie mi nie dropią, także no to jest dosyć duży minus. No ale okej, klikamy dalej, 899, także zaraz 900 padnie, tam widziałem jakiś kolejny epik. No i leci sporo tych itemków, zaraz się tu pewnie zapchamy, jeżeli chodzi o ekwipunek. No expa mamy ponad połowę levela, także fajnie by było jeszcze tutaj coś wycisnąć, no ale zobaczymy. Dobra, już nie mamy miejsca w ekwipunku i czy są jakieś bronie? Nie ma żadnych broni, okej, czyli musimy tak, co tutaj jest tanie? To jest za 5 milionów, kurczę no, szkoda sprzedawać, nie? Ale mimo wszystko tutaj też jest 5 milionów, tutaj jest jakiś epik, to jest za dyszkę. Dobra, te bronie możemy posprzedawać, czy nie chcemy? Dobra, no posprzedajemy, niech będzie w ten sposób. Tutaj jeszcze, bo to były generalnie odłożone do kibla i potem do jakby rozmontowania, bo wiadomo, z broni tam zawsze będzie więcej tego kryształu, no ale nie ma sensu. Dobra, no i to sprzedamy, no niech będzie, no chcę ten level dobić, może tutaj jest delikatna strata, jeżeli chodzi właśnie o golda, no ale trudno. Dobra, tu jest ósemeczka, tu jest dziewiątka, no widzicie, no to jest ból właśnie tego mojego ekwipunku, że zrobimy tych tornad 20-25 i już niestety musimy przystopować. No i też pech, że jak zwykle wiedźma chce bronia, a bronie nam nie lecą, nie? Więc to też jest dosyć duży minus. No i zobaczcie, jak my to tornado tutaj przechodzimy, jak przecinek po prostu, czy wojownik, czy mag, czy zwiadowca, no wszystko pada prędzej czy później. Tak więc tak to wygląda. No chcę dobić ten 418, nie? Chciałbym to zrobić. No i zobaczymy, czy nam się to uda. Czy nam tutaj coś poleciało tańszego? Czy znowu mamy, można powiedzieć, fulla i same dyszki? No tam jakieś 7,5. Oj, nie chciałem tego hełmu sprzedawać, chciałem to, no ale cóż. Dobra, no to wywalimy to, co nam tam dropło z tej strefy mroku, już trudno. Ten pasek kosztuje dyszkę, więc też mi go szkoda wywalać. Co tutaj więcej? Tutaj widziałem jakiś przedmiot za 7, dobra, no też sprzedamy, niech będzie. Tak jak mówię, no nie róbcie tego, nie? Jeżeli możecie poczekać, to poczekajcie. Ja już chcę tu na odcinku dobić ten 418, więc dlatego to wywalam, ale generalnie wy poczekajcie. No i to jest minus, że nie rozbudowujemy skarbca, no bo jeżeli ten skarbiec byśmy rozbudowali, to byśmy mieli tego miejsca więcej. No ale tutaj jednak preferuję, o jest jakaś broń, trzecia broń, zobaczcie, kurde, ale nam poleciało, od razu to dajemy. O, akurat jak broń, to za piątkę, a nie za dyszkę. Tutaj za 3,5, no to niezła broń. I okej, tutaj, no i tu zadyszkę, no to troszkę uratowała, powiedzmy, honor. Także spoko, 3 bronie z rzędu akurat przyjmę. No i co, chyba jak tego pokonamy, to dokładnie, mamy 418 level. No i dobra, więcej tutaj nie idę, bo nie robię, bo jak widzicie tutaj... Sorki za tą myszkę, bo jak widzicie tutaj już nie mam po prostu miejsca, także jest dobrze, nie? Dobiliśmy 418 level, także dzisiaj wbiliśmy bodajże 1,5 levela, bo mieliśmy chyba jakoś 416,5, także wyszło generalnie git. I tyle tak naprawdę z tego odcinka, mam nadzieję, że się Wam podobał, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. I co? No myślę, że wszystko Wam pokazałem, co byście chcieli. Jeżeli macie jakieś pytania, no to tak samo dawajcie znać w komentarzu, to Wam tam chętnie odpowiem. O, tutaj w ogóle demonka, ale demonku się bił z jakimś magiem. O, no i właśnie tak wygląda walka z magiem, no, bo to też jest berserk, nie? Jeden taki mocny kryt, no i cię nie ma praktycznie. Dobra, więc raz jeszcze dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!